Dzień dobry Państwu, zapraszamy do nowego cyklu programu wspólnie z dr Izabelą Król, gdzie będziemy obserwować, co można i w jaki sposób zrobić z naszymi pupilami, jak o nie zadbać i doktor będzie nam radzić we wszystkich tematach i problemach. A zaczniemy od chyba najbardziej prostej rzeczy, a jednocześnie najtrudniejszej, od obcinania paznokci u naszych pupili, co jest bardzo ważne ze względu na higienę, ale większość pupili, kiedy mamy im obciąć paznokcie, robi po prostu tak. I co wtedy, pani doktor? Uciekam. Uciekam. Ale nie, ale tak naprawdę staramy się, żeby się nie denerwowały, żeby je uspokoić, pogłaskać, porozmawiać, pokazać, że to nie jest nic strasznego i jakoś sobie z tym radzimy. No dobrze, ale ważne jest też to, żeby mieć chyba odpowiedni sprzęt i można zrobić psu krzywdę, więc jak dobrze obciąć te paznokcie? Może modelka nam da tak, pokazać? Tak, Kniejuszka jest akurat taka, że ona może mieć poobcinane pazurki. Obciążki muszą być ostre, nowe i bardzo dobrze zakończone, najczęściej z tyłu posiadające taką blokadę. Ograniczenie, dlatego że naszym zadaniem jest obcięcie tylko martwej części paznokcia. Chwilę za martwą częścią jest miąższ paznokcia, silne, grube naczynie krwionośne i przecięcie tego naczynia powoduje silny krwotok, krwawienie bardzo długo się utrzymujące, no i przede wszystkim ból zadajemy zwierzęciu, bo tam są też i nerwy. A nie o to nam się rozchodzi, bo jedno zacięcie takiego pazurka powoduje, że pies ma uraz do końca życia i już nigdy z nim nie zrobimy tego, czego byśmy chcieli zrobić na spokojnie. A obcinanie pazurów, tak, i tak jak u ludzi paznokci czy makijaż, powinno być czymś przyjemnym. Ale dla psów to obcinanie paznokci, pani doktor, jest też bardzo ważne ze względu na stawy. Tak, zwłaszcza u dużych psów. U małych piesków również, dlatego że zbyt długie pazurki powodują, że psy nie obciążają swojego ciała na stopce tak, jak powinny to robić. Zaczynają opierać o pazury się i zaczynają boleć po kolei stawy. Dlatego czasami, jak przychodzi pies z kulawizną, to sprawdzamy w pierwszej kolejności pazury, czy one nie są za długie. Ale to jeszcze nie to już musi mieć pies naprawdę bardzo długie pazury, żeby aż tak było. Natomiast sama higiena, jeżeli pazur, szczególnie piąty pazur, wilczy pazur u pieska, który jest tu od wewnętrznej strony. Od wewnętrznej strony. On tak jak u tego małego kudłacza jest schowany między włosami i czasami właściciele w ogóle o nim zapominają. A on zaczyna się zaokrąglać. Czyli on jest bardzo ważny, się. Tak? Tak, on jest bardzo ważny, bo te są ścierane. Jak pies chodzi po twardej powierzchni, po chodniku, po asfalcie, to pazurki się ścierają, ale nie ma możliwości ścierania się. Proszę nam pokazać, jak fachowo obciąć tego pazurka. Musimy znaleźć go między włoskami, te, które mają takie dłuższe włoski, to je znajdujemy. Bierzemy obciążki i oglądamy. Nasz paznokieć jest lekko zaokrąglony i za łukiem kawałek musimy obciąć tą martwą część. Pacjentka, widzę, jest bardzo spokojna, aczkolwiek trochę się trzęsie. To jak obcinamy tego paznokcia, pani doktor? Widzimy tutaj łuk, zaokrąglenie i tym pazurki martwe rosną, ten akurat ma troszeczkę podcięte już pazurki, rosną do przodu po takim skosie, więc staramy się zrobić tuż przed tym tak zwanym zakręcikiem. Tak jak tutaj widać zakręt, to obcinamy tylko i wyłącznie tą część do tego zakrętu, ponieważ tu w środku jest miąższ i ten pazur jest ewidentnie troszeczkę grubszy, trochę widać po prostu. Jeżeli się tego bardzo boimy, to lepiej pójść albo do gabinetu weterynaryjnego, albo do fryzjera i tam to co jakiś czas po prostu zrobić, żeby faktycznie nie zranić tego zwierzęcia. Proszę zobaczyć. Mamy pazurek, końcówkę pazurka, obcinamy troszeczkę do przodu. To takim skosem jakby, tak? Tak, troszeczkę robimy to pod skosem, żeby właśnie nie robić w tą stronę, tylko wygiąć to w tą stronę. Czyli jakby bardziej naturalnie, tak jak psy chodzą i tak same sobie ścierają. Tak jak psy chodzą, jak sobie ścierają.
obciąłyśmy paznokcie, warto dać nagrodę? Czy jak oczywiście, to jest obowiązek. Obowiązek. Jak swojemu pilowi obcinać pazurki bez nagrody. Tam na nas czeka już kawałek suszonego jelitka i kilka dostanie. A jakim zwierzętom jeszcze obcina się paznokcie? Kotom prawdopodobnie też? Kotom domowym, tym, które przebywają w domach oczywiście, one tym bardziej mają mocno zaokrąglone te pazury, bo jeżeli nie mają drapaka, nie wszystkie koty sobie lubią drapać. Drapią kanapy i wszystkie inne sprzęty w domu zazwyczaj, bardzo chętnie. Bardzo chętnie, żeby sobie zaczeć te pazurki. Natomiast jeżeli tym są bardziej koty, warto. Tym bardziej warto obcinać tym, które mieszkają, nie wychodzą i są kanapowymi. Natomiast te koty, które polują, chodzą na zewnątrz, skaczą po drzewach, one potrzebują tych pazurów i im się nie powinno obcinać. Mhm. Czyli zasada jest w przypadku kotów prosta. Te, co mieszkają na dworze, nie obcinamy. Nie obcinamy. Domowe koty obcinamy. Czy jeszcze jakimś innym domowym zwierzętom obcina się paznokcie? Królikom, króliczkom, bo one siedzą sobie w klatkach, chodzą po miękkich dywanikach. I nie mają gdzie zetrzeć. I nie mają w ogóle gdzie zetrzeć. Mhm. Mają bardzo cieniutkie te paznokcie, bardzo okrąglone. I też często się zdarza, że wbijają i się z drugiej strony. Ale zasada jest zawsze taka sama, pani doktor, że obcinamy przy tym zagięciu tak, żeby nie zrobić krzywdy nie za daleko. I staramy, najłatwiejszymi pazurkami do obcinania są te białe pazurki. U kotów, u królików, u psów o jasnym zabarwieniu, bo tam widać taki różowy, ten miąższ jest taki różowy i elegancko można zobaczyć, zaobserwować, tak, żeby nie zrobić zwierzęciu krzywdy. Dziękuję serdecznie za dzisiejszą rozmowę, a za tydzień zapraszamy na kolejne spotkanie z panią doktor, kiedy wyjaśni nam, opowie, jak udzielać pierwszej pomocy zwierzętom w różnych sytuacjach. Dziękuję. Dziękuję.